Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego Węgry były w czasie II wojny światowej najpierw sojusznikiem III Rzeszy, a potem Aliantu. Dowiecie się, co było źródłem takiego manewru Węgry. Dowiecie się również, czy Węgry na tym manewrze rzeczywiście skorzystały. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Gdy w drugiej połowie lat 30. w Europie czuć było nadchodzącą wojnę, nadzieje Węgrów na odzyskanie utraconej wielkości zaczęły rosnąć. Z I wojny światowej Węgry wyszły mocno okrojone. Funkcjonujące w ramach monarchii habsburskiej, Węgry w chwili jej wybuchu liczyły 325 tysięcy km kwadratowych z 21 milionami ludności. Po zakończeniu I wojny światowej, Węgry skurczyły się do 93 tysięcy km kwadratowych i 8 milionów ludności. Krótko mówiąc, w wyniku I wojny światowej Węgry straciły ponad dwie trzecie swojego terytorium i niewiele mniej ludności. Na mocy postanowień traktatu z Trianon z 1920 roku od Węgier odłączone zostały m.in. Siedmiogród, Słowacja, Zakarpacie, Chorwacja i Banat. Węgry straciły również dostęp do morza. Rządzący Węgrami od 1921 roku, regent admirał Miklosz Horti już od końca lat dwudziestych budował sojusze, licząc na to, że dzięki nim zdoła odbudować utraconą wielkość kraju. W 1927 roku zawarł traktat o przyjaźni i współpracy z faszystowskimi Włochami. Kiedy w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler, zaczął dążyć do sojuszu z Berlinem. Gdy III Rzesza zajęła Austrię, a potem Czechosłowację, Horthy coraz bardziej wierzył w to, że korekta granic na korzyść Węgier jest możliwa. I fakty, jakie później nastąpiły, zaczęły to potwierdzać. W listopadzie 1938 roku, korzystając z tego, że Układ Monachijski zamienił Czechosłowację w państwo bezsilne, Węgrzy zajęli południową Słowację. Formalnie nastąpiło to na podstawie tzw. pierwszego arbitrażu wiedeńskiego. 10 listopada 1938 roku Horthy wjechał na białym koniu do koszy entuzjastycznie witany przez zamieszkałych tam rodaków. W marcu 1939 roku po ogłoszeniu niepodległości przez Słowację, Węgrzy zajęli również Zakarpacie, uzyskując w ten sposób granicę z Polską. W sierpniu 1939 roku węgierski regent odmówił jednak Hitlerowi przepuszczenia przez Węgry niemieckich wojsk szykujących się do ataku na Polskę. Ale nie oznaczało to wcale tego, że Horthy zamierzał teraz odwrócić się od Hitlera. Na fali przyjaźni Hitlera i Stalina, którą przypieczętował pakt Ribbentrop-Mołotow, węgierski regent zdecydował się na dziwną transakcję z Sowietami. W zamian za przekazanie Moskwie Matiasa Rakosiego i Zoltana Vasa, Przywódców węgierskich komunistów otrzymał od nich sztandary wojskowe Honwedów z powstania z 1848 roku, które uznane zostały za jedne z najważniejszych symboli węgierskiej suwerenności. W sierpniu 1940 roku, korzystając ze wsparcia Hitlera, Węgrzy przyjęli również prawie połowę rumuńskiego Siedmiogrodu. Oficjalnie nastąpiło to w wyniku tak zwanego drugiego arbitrażu wiedeńskiego. I znowu Horti odwiedził odzyskane siedmiogrodzkie miasta i był radośnie witany przez zamieszkałych w nich rodaków. Węgrzy po raz kolejny poczuli, że zmazują narodową hańbę traktatu z Trianon. W kwietniu 1941 roku Hitler zaproponował Węgrom kolejny kawałek utraconych ziem, czyli należącą do Jugosławii wojewodinę, ale ceną za to miał być udział w niemieckim ataku na Jugosławię. Węgierski premier Pal Teleki zaapelował wówczas do Hortiego, aby nie wciągał kraju do wojny. Ten jednak nie posłuchał Telekiego i dalej realizował swój plan odbudowy Wielkich Węgier. W efekcie tego historyczne krainy, Banat i Baczka powróciły do Węgier. Ale na tym skończyły się sukcesy Hortiego. Niemcy zaczęli się twardo domagać od niego zapłaty za wsparcie narodowych aspiracji Węgrów. I Horti zmuszony był za to wsparcie zapłacić. W czerwcu 1941 roku węgierska armia wzięła udział w uderzeniu niemieckiego Wehrmachtu na Związek Sowiecki. Walczące w Związku Sowieckim węgierskie wojska na przestrzeni kolejnych miesięcy coraz bardziej wykrwawiały się. Wiosną 1943 roku węgierska armia nad Donem pod naporem sowieckiego uderzenia uległa całkowitej zagładzie. Jakby tego było mało, we wrześniu 1943 roku w katastrofie lotniczej pod Iłowskoje zginął starszy syn regenta István. Horti zrozumiał, że losy wojny coraz bardziej odwracają się na niekorzyść Hitlera. Zaczął więc myśleć o tym, jak opuścić obóz państw osi. Postanowił zagrać z aliantami, używając do tej gry obietnicy zmiany frontu przez Węgrów, dokładnie w chwili, gdy alianci wylądują na Bałkanach, za czym mocno optował brytyjski premier Winston Churchill. W tym celu nawiązał potajemne rozmowy z aliantami w tej sprawie, które najczęściej odbywały się w państwach neutralnych. W zorganizowaniu tych rozmów wydatnie pomogli mu między innymi polscy dyplomaci. Tyle tylko, że plan Hortiego zaczął się w pewnym momencie sypać. Wizja lądowania alianckich sił na Bałkanach upadła. Alianckie wojska ugrzęzły we Włoszech. A Stalin wyraził swoje oburzenie po tym jak dowiedział się o trwających rozmowach węgierskiego regenta z Aliantami. Jakby tego było mało, ci ostatni nie za bardzo chcieli uwierzyć w to, że węgierskie wojska rzeczywiście wystąpią przeciwko Niemcom. Nie byli też pewni tego, czy Horti zdoła utrzymać się przy władzy w końcu o planach zmiany frontu przez Węgrów dowiedział się niemiecki wywiad. Gdy poinformowano o tym Hitlera, ten wpadł we wściekłość. W marcu 1944 roku na polecenie Hitlera jednostki Wehrmachtu i Waffen SS zajęły Węgry. Wezwany przez Hitlera do zamków Klesheim-Horti usiłował protestować przeciwko temu. Ale w końcu zgodził się na niemiecką okupację swojego kraju. Nie miał zresztą wyboru, bo Hitler zakomunikował mu wprost, że w przypadku jakiegokolwiek oporu Węgry zostaną potraktowane tak samo jak reszta okupowanych krajów, a tego Horti chciał za wszelką cenę uniknąć. Po powrocie do Budapesztu mianował nowym premierem generała Dime Sztojaja. Byłego ambasadora w Berlinie. Ten rząd był już w pełni kontrolowany przez Niemców. Ci ostatni zaczęli domagać się od Hortiego deportacji węgierskich Żydów do obozów zagłady. Hortie początkowo odrzucał te żądania, ale potem nie miał już wyjścia. Zmuszony był wprowadzić na Węgrzech antyżydowskie dekrety Hitlera, licząc, że w ten sposób zamknie sprawę. Dla Hitlera było to jednak za mało. W marcu 1944 roku, na konferencji w Klesheim, Hitler zaczął domagać się od Hortiego ostatecznej decyzji w sprawie rozwiązania kwestii żydowskiej na Węgrzech. Horti zgodził się początkowo na skierowanie do niemieckich fabryk 100 tysięcy żydowskich robotników, potem na kolejne 300 tysięcy z nich, ale to również nie zadowoliło Hitlera. W kwietniu 1944 roku, po dramatycznej rozmowie z Horkim, premier Stoiaj nakazał węgierskim Żydom obowiązkowe noszenie żółtych gwiazd, i zaczęły się pierwsze deportacje. Pomiędzy 15 maja a 9 lipca 1944 roku do obozów zagłady trafiło prawie 437 tysięcy węgierskich Żydów. Te deportacje, wskutek nacisków w Watykanu, Szwecji i Stanów Zjednoczonych, zostały w lipcu przez Hortiego wstrzymane. W sierpniu 1944 roku wydarzyło się jednak coś, o czym Horti od dawna marzył. Sąsiadująca z Węgrami Rubunia zmieniła front i przystąpiła do obozu alianskiego. W zaistniałej sytuacji Horki zdymisjonował Sztojaja i jego pronazistowski rząd, a nowym szefem rządu wyznaczył Gezę Lakatosza, swojego zaufanego. Na polecenie Horkiego generał Bela Miklosz nawiązał również kontakty z dowództwem sowieckim od którego uzyskał obietnicę, że w zamian za poddanie frontu rząd Lakatosza zachowa autonomię działania. 15 sierpnia 1944 roku Horthy ogłosił w radiu zawieszenie walk z Sowietami. W reakcji na to Niemcy rozpoczęli operację Panzerfaust, którą realizowali komandosi z Waffen SS. Ich dowódca, major Otto Skorcenny porwał syna Hortiego, Miklosza Juniora, a wkrótce potem niemieckie czołgi zajęły wzgórze zamkowe w Budapeszcie i wywieziono regenta do siedziby sił SS w pałacu Hatfany. Szantażowany śmiercią syna Horti, podpisał dokument o swojej abdykacji i wyznaczył na swojego następcę, przywódcę pronazistowskich strzałokrzyżowców. Ferenca Szalasiego. Generał Heinz Guderian objął dowództwo nad węgierską armią, a całe Węgry zostały ogłoszone niemieckim obszarem operacyjnym. I to był w zasadzie finał niemieckich działań na Węgrze. Chorki został wywieziony do zamku Hirschberg, gdzie został internowany. Otrzymał też zapewnienie, że niebawem zobaczy syna. Ale spotkał się z nim dopiero po wojnie, gdy zaczęły się procesy norymberskie. Zawieszenie broni na froncie z Sowietami, które Horti ogłosił w radiu, nie weszło jednak w życie. Rozkazy regenta w tej sprawie nie dotarły bowiem do węgierskich dowódców, a jeśli już dotarły, to były przez nich sabotowane. Wielu z nich poznało Rosję. I wolało wybrać frontowe okopy, niż pobyt w sowieckich łagrach. Ostatecznie wojska węgierskie zostały wcielone do niemieckiej pierwszej armii dowodzonej przez generała Gotarda Heinrichiego. Próbę przekonania węgierskich żołnierzy do przejścia na sowiecką stronę podjął jeszcze generał Bela Miklosz. Który zdołał przekroczyć linię frontu i dotrzeć do Leska, gdzie stacjonował sowiecki sztab generalny. Tam, 16 października 1944 roku, wygłosił przemówienie radiowe, w którym wezwał węgierskich żołnierzy do przechodzenia na stronę sowiecką, ale na niewiele się to zdało. Niepowodzeniem zakończyła się również opublikowana w sowieckiej prawdzie odezwa generała Janosza Wyrosza, ministra obrony w rządzie generała Beli Miklosza. Chyba dlatego, że nosiła ona tytuł naprzód o wolne i demokratyczne Węgry pod przewodem regenta Hortiego. W każdym razie ta odezwa wywołała oburzenie węgierskich komunistów. Którzy mieli nawet interweniować w tej sprawie u samego Stalina. W październiku 1944 roku na Węgry wkroczyły oddziały Armii Czerwonej i niebawem zaczęło się oblężenie Budapesztu, który stał się niemiecką twierdzą. Po jego kapitulacji spora część węgierskich oddziałów, które zdołały wydostać się z miasta, została przez Sowietów rozbita. Pozostałe oddziały węgierskiej armii wycofały się do zachodniej Słowacji i tam w maju 1945 roku skapitulowały przed Amerykanami. Węgierski regent nie zdołał więc powtórzyć manewru młodszego i mniej doświadczonego króla Rumunii Michała Hohenzollerna, który najpierw obalił proniemiecki rząd generała Jona Antonesku, Potem wpuścił do siebie armię czerwoną i wypowiedział wojnę III Rzeszy. A do tego zrobił to tak szybko, że Hitler nie zdążył nawet wyciągnąć z szuflady gotowego już planu niemieckiej interwencji w Rumunii. Nie zawsze więc dojrzałość i doświadczenie mogą być gwarantem sukcesu, zwłaszcza gdy chodzi o szybką polityczną woltę, aby uratować kraj przed klęską. W moim następnym filmie opowiem Państwu o działalności granatowej policji w czasie niemieckiej okupacji. Dowiecie się, czy rzeczywiście była ona formacją, która wysługiwała się tylko niemieckiemu okupantowi. Dowiecie się, dlaczego granatowa policja nie została otwarcie potępiona przez polskie państwo podziemne. Ten film zatytułowałem Bohaterowie czy zdrajcy, kulisy działalności granatowej policji w okupowanej Polsce. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski. A także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Grzegorz Łojko, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Dariusz Czarnotta, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Piotr Kos, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym. Dajcie łapkę w górę i kliknijcie. Subskrybuj.